Witajcie, z tej strony Fongaj. Temat, który zamierzam powiedzieć, jest dosyć obszerny, dlatego witam was w nowej serii. Pierwsza Freddy Fazbear's Pizza. Dzisiaj opowiem wam o zamurowaniu safe roomu, bo zdaje mi się, że ten temat jest dosyć ciekawy. Ale najpierw chciałbym wam podziękować za to, że zbliżamy się do 250 subskrypcji. Osiągnęliśmy dosyć dużo i cieszę się, że mam taką aktywność pod każdym filmikiem. Ale wstępem, przejdźmy do treści właściwej. Five Nights at Freddy's 3 wprowadził dużo do tego, co wiemy o pierwszej pizzerii. Springtrap, safe room, siostrzana lokacja. Wszystko, co tu widzimy, jest ciekawe i warte opowiedzenia. Jednym ze znanych nam wydarzeń jest zamurowanie safe roomu. Przybliżmy tam sytuację. Nagrania z FNAF 3 opisują ją dobrze. Już w pierwszej nocy dowiadujemy się o istnieniu dodatkowego pokoju. W trzeciej dowiadujemy się, jaki ma on cel. Jest to dodatkowy pokój dla pracowników, głównie dla aktora korzystającego ze stroju ze sprężynowego animatronika. Gdyby jakiś zatrzask puścił, ma on wyjść do tego pokoju, nim się nie kostium, tak żeby nie pluć krwią na pracowników. Nikt nie wie, co się dzieje w środku, brak kamer, a nawet animatroniki nie mogą wyjść do środka. Noc piąta pokazuje nam, czym safe room nie jest. Nie można tam przesiadywać, robić sobie przerw. Jako tako nie ma tam kamery, niektórzy mogli tam odpoczywać i przed tym przestrzegało to nagranie. Przypomina też o tym, że nie wolno nikogo z klientów wpuszczać do środka. Za to ostatnia noc mówi o zamurowaniu safe roomu z powodu zmniejszenia budżetu pizzerii. Pracownicy pojawią się w ciągu dnia i stworzą fałszywą ścianę. Cóż, nas interesuje to ostatnie. Właśnie wtedy pizzeria zrezygnowała z projektu safe roomu. Zrezygnowali także ze sprężynowych animatroników. Spring Bunny został zamknięty w środku. Zdaje się, że z jakimś automatami. Gdy już wiemy, o co chodzi, możemy zadawać pytania. Czemu safe room został zamurowany? Jako, że o tych dwóch rzeczach mówią nagrania, czyli o zamurowaniu safe roomu i o sprężynowych animatroników, często sugeruje się, że to wina właśnie tych robotów. Firma chce jakoś pozbyć się dowodów animatroników, które są niebezpieczne, w których jeden z pracowników miał wypadek, dlatego zamurowują Springtrapa za ścianą. Ale cóż, średnio mi się to podoba. Jednak sama sprawa, że animatronik został na miejscu, to także jest zastanawiająca. Dlaczego zamurowali go? Mam proste rozwiązanie. Zamurowanie miało miejsce gdzieś pod koniec czerwca. Niedługo po tym, jak zginęła piątka dzieci. Tak. Te dwie rzeczy łączą się ze sobą. Żeby to określić, wystarczy spojrzeć na gazetę. Z FNAF 1. Chodzą pogłoski o dwójce dzieci zwabionych na zaplecze podczas późnych godzin działania pizzerii Freddy'ego Fazbeara w nocy 26 czerwca. I tu już mamy coś do powiedzenia. Wiele kierowało na to, że to backstage jest tym miejscem, jednak mężczyzna zaprowadził dzieci do safe roomu. Świadczy o tym dalsza część. Podczas gdy kamery zidentyfikowały odpowiedzialnego za tą mężczyznę, dzieci nie zostały odnalezione i prawdopodobnie są martwe. Teraz wyobraźmy sobie, że mężczyzna zabił te dzieci w pokoju za sceną. Jeżeli to się stało, to dlaczego nikt nie potrafi podać konkretnych informacji? Dlaczego nie można odnaleźć ciał? Morderca zostałby zauważony przez kamerę, można by określić, gdzie są ciała. Safe room nie ma kamery. Dlatego on wszedł właśnie tam. Nie wiadomo, co się zdarzyło w tym miejscu. Jedyny problem polegałby na tym, gdzie są martwe ciała. Przecież w safe roomie nie ma animatroników. Ale może były. Załóżmy taki scenariusz. Po zaginięciu dzieci, właściciele pizzerii uświadomili sobie, w jakiej marnej sytuacji się znaleźli. Jeżeli okaże się, że dzieci zginęły z tytułu ich zachcianki i tego, że w safe roomie nie było kamery, mogli ponieść poważne konsekwencje. Dlatego podjęto natychmiastowe kroki. Części animatroników z safe roomu przeniesiono za scenę na zaplecze. Natychmiast wezwano ludzi, którzy mieli zamurować ścianę. Dlatego też nagranie, które pojawia się w koszmarze, opowiada o tym, że prace będą miały miejsce podczas dnia. To trochę dziwne, żeby prace remontowe miały miejsce w trakcie działania pizzerii, prawda? To mogło trochę odstraszyć klientów, ale było jedyną opcją. Musieli to zrobić bardzo szybko, żeby śledztwo nie wykazało ich nieodpowiedzialności. Dlatego też pozbyto się wszelkich dowodów. Jako tako nie wiem, dlaczego schowano Springtrapa. Może w pośpiechu, ale cała jednak reszta, jak nagrania, zostały tam ukryte.
Dlatego nikt nigdy nie dowiedział się, że brak kamery w safe roomie doprowadził do śmierci dzieci. Co o tym sądzicie? Mam jeszcze kilka teorii na temat pierwszej pizzerii i mam szczerą nadzieję, że wam się spodobają. Za to, w najbliższym czasie mam w planie pobalać kilka teorii na temat Springtrapa. Trzymajcie się i do zobaczenia.